Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam smażone grzyby z czarnym pieprzem. Jest to danie malezyjskie, wegetariańskie. Mamy tutaj porcję 300 gramów. No i uwaga, kaloryczność tego dania to 447 kilokalorii na 100 gramów produktu. Czyli całość powinna mieć jakieś 1341 kilokalorii. No aż mi się nie chce wierzyć, żeby grzyby plus tam inne dodatki miały aż taką kaloryczność. Nie wiem, czy rzeczywiście według tej tabelki jest tutaj to prawdziwie podane, czy coś tu może ktoś nieco bardzo oszukał. No dziwne trochę dla mnie, no ale powiedzmy tak jest tu podane przez producenta, więc powiedzmy, że niech to tyle będzie. Ale według mnie to jest zdecydowanie zawyżona kaloryczność, jak na grzyby i inne dodatki. No ale skoro tak podali, to tak to jest. Można to przygotować na wiele sposobów. Oczywiście ja będę robił to nieco inaczej. Jakbyśmy jedli takie, powiedzmy, wyłącznie to, bez dodatku, no to moglibyśmy sobie to właśnie zagotować w wodzie, zjeść z opakowania. Nie trzeba wtedy myć naczyń. No ale ja wolę umyć naczynie, ale zjeść to z dodatkiem. No bo według mnie bez tego dodatku to te danie raczej będzie słabiutkie. Jeśli chodzi o sam skład, to mamy tutaj czarny pieprz, sos pomidorowy, ocet, wegetariański sos ostrygowy, sos sojowy, brązowy cukier, sól himalajska, przyprawa grzybowa w proszku, olej roślinny, olej sezamowy, woda, chili. Trzy rodzaje grzybów. Jeden to jakiś grzyb, grzywa lwa, nie wiem co to jest, boczniak królewski oraz boczniak klonowy. No boczniaki to bardzo zdrowe grzyby, bardzo je lubię, zwłaszcza w zupie kokosowej. Tu akurat w daniu, chyba z dużą ilością pieprzu, bo skoro pieprz jest na pierwszym miejscu, to chyba powinno być tutaj na ostro, jeszcze dodatkowo chili. Lubię sosy czarne z pieprzem, więc sądzę, że to danie będzie mi jak najbardziej pasowało. No ale sprawdzamy, jak to w środku wygląda. No ale najważniejszy jest też smak, bo wygląd to jedno, smak to drugie. Tu w kartoniku już nic nie mamy. Mamy to tak jak na przykład pakowane dania indyjskie lub powiedzmy w wojskowych racjach. Coś ten rodzaj, nawet powiedziałbym, że identyczne opakowania. Bardzo dobrze takie opakowania podgrzewa się bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym, nie tylko w tej wodzie. Te komary mnie tutaj atakują. No chyba, że tutaj w tym nie podali tak jak powinno być, czyli te co jest najwięcej rzeczy w składzie to na pierwszym miejscu, no bo grzyby były prawie że pod koniec, a tutaj tych grzybów jest całkiem sporo, czyli może niekoniecznie tego pieprzu i innych rzeczy jest aż tak dużo jak tutaj to podane. No nie wiem jak tam w Malezji jest sprawa z podawaniem tych składów. Czy to obojętnie, co, jak się poda, w jakiej kolejności. No bo zazwyczaj powinno się podawać w kolejności od największej ilości danego składnika. Tak to się przedstawia. Trochę podgrzać. No i jak się takie coś podgrzeje, według mnie z tym jak najbardziej będzie pasować. Dodam sobie ugotowany ryż w ilości jakieś 50 gramów bez dodatkowych przypraw, no bo przyprawy muszą wsiąknąć z tej potrawy. No i zobaczymy jak te danie malezyjskie będzie smakować. Danie podgrzane, tak się ono prezentuje. Mamy tu całkiem takie spore kawały tych grzybów. Powiedziałbym nawet, że takie ogromne.
No to bardziej przypomina boczniak. To chyba są te właśnie grzywy lwa. No tak po przetłumaczeniu, no to nie wiem, czy rzeczywiście tak to się nazywają te grzyby. Ja pierwszy raz o takich słyszę. No ale powiedzmy, że wypróbujemy najpierw ten. Bardzo dobry, mięciutki, tak jakby rzeczywiście one były podsmażane. No ten sos to czuć masakrycznie. Ła! No pieprzu tutaj dowalili masakrycznie. Dużo. No ale takie danie. To jest nawet tutaj więcej pieprzu dodane niż w takim sosie z czarnym pieprzem. Tam jest bardziej delikatny smak. Tu tego pieprzu naprawdę jest bardzo dużo. To bardziej, powiedzmy, przypomina boczniaka. Też bardzo dobry. Tutaj nic nie trzeba doprawiać. Dobrze, że tutaj dodali ten cukier dodatkowo, bo on troszeczkę chyba niweluje to pieczenie od tego czarnego pieprzu. Tu sądzę, że do tego dania trzeba dodać jeszcze większą ilość ryżu, żeby to się bardziej troszeczkę rozeszło, ta ostrość od tego pieprzu. No ja lubię czarny pieprz, ale czy aż w takiej ilości? Jak ktoś lubi grzyby, to na pewno takie danie mu będzie pasować. Jak ktoś dużo lubi pieprzu, to też powinno być w porządku. Piecze chyba nawet gorzej niż chili, które tu jest akurat na ostatnim składzie, więc nie jest go zbyt dużo. No ale same grzyby bardzo dobre. Ja lubię grzyby, no zwłaszcza te leśne. Tu powiedzmy, że są troszeczkę inne. No ale każdy jest, który tutaj próbuje, jest bardzo smaczny. No a że boczniaki jeszcze zdrowe, to jeszcze lepiej. No z ryżem to danie jak najbardziej smakuje. Ła. Bardzo mocno wyczuwalny pieprz. Aż powiedziałbym, że aż za mocno. Pomimo, że lubię ten pieprz, to chyba troszeczkę może tutaj przesadzili. No ale widocznie takie danie w Malezji się je. Same grzyby bardzo dobre. No z ryżem to danie też jest bardzo dobre. Bardzo mocno palące. Nawet ten czarny pieprz mocniej chyba pali od chili. Nawet jakby mieli tutaj go dodać nieco mniej. No ale powiedzmy, taki rodzaj to jest tego dania. Z większą ilością ryżu sądzę, że to by było, powiedzmy, mniej palące. Ale przynajmniej się wie, że coś się je. No czarny pieprz troszeczkę inaczej pali niż chili, więc da się to wytrzymać. Nie ma takiego długotrwałego pieczenia, jak to jest przy chili. Na początku może mało palić, a później to narasta. Tu powiedzmy jest to troszeczkę inaczej. Więc da się, powiedzmy, wytrzymać i da się raczej chyba zjeść takie mocno pieprzne danie do końca. Na pewno tutaj nie trzeba dodawać żadnych przypraw. Ten olej, który tu jest, może to on powoduje taką ilość kalorii. No ale ten olej aż nie jest tak mocno wyczuwalny, chociaż jak najbardziej on tutaj jest. Nie jest to jakieś mocno tłuste danie czy coś w tym rodzaju, ale fajnie podkreśla smakowitość tego dania. Ja polecam takie danie, o ile ktoś ma możliwość kupna. Prawdopodobnie raz je tylko widziałem, pewnie już więcej nie będzie. No ale jak ktoś ma możliwość, powiedzmy, kupna w Malezji, to jak najbardziej takie coś polecam. O ile ktoś lubi takie nietypowe smaki, nietypowe składniki. Dodatkowe informacje na ten temat
będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.